tvpodkarpacie.pl. 20 sierpnia 2016 roku piłkarze Resowi Rzeszów podejmowali Podlasie Biała Podlaska w meczu czwartej kolejki trzeciej ligi grupy czwartej. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Goździołko.
Pierwsze spotkanie pomiędzy Resowią a Tenasiemia Tenaska zakończyło się wynikiem remisowym 1-1. Zagraliśmy słaby mecz. Musimy wyciągnąć wnioski i jakieś konsekwencje na następny mecz. Nie wiem, moim zdaniem trochę albo zajechaliśmy się w Małogoszczy i wyglądaliśmy troszkę słabo fizycznie. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że włożyliśmy 120% w mecz w Małogoszczy i dzisiaj niestety zabrakło trochę tych sił w całym meczu. Mieliśmy dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ciężkie wejście w mecz. Do 30 minuty mieliśmy problem z wyjściem z autokaru, jak to się potocznie mówi. Resowia mogła to wykorzystać zdecydowanie lepiej. Na szczęście poskładaliśmy się dość szybko i gdzieś tam mocno przeciwstawiliśmy się gospodarzom. No niestety stracona bramka gdzieś tam na chwilę nas podłamała, natomiast fajnie drużyna zareagowała. No dziś mieliśmy pierwszą taką sytuację, ja się tego obawiałem, co będzie właśnie, kiedy stracimy tą pierwszą bramkę, bo wiedziałem, że kiedyś to nastąpi. Natomiast reakcja drużyny była naprawdę bardzo pozytywna. No i uważam, że druga połowa zdecydowanie na naszą korzyść. Resowia miała jedną doskonałą sytuację, fantastycznie obronił nasz Adam Wasiluk. Natomiast myśmy sobie stworzyli praktycznie cztery takie dogodne sytuacje do strzelenia bramki. No i pewnie niedosyt jest. Na pewno punkt trzeba szanować, szczególnie z tak trudnego terenu, bo ja tutaj Resowie widzę w górnej części tabeli, także że mam nadzieję, że gdzieś tam te punkty będziemy zdobywali na innych zespołach, a tutaj cieszymy się, że wyjeżdżamy z jakimkolwiek dorobkiem. Szczerze mówiąc, jest tu bardzo dużo rzeczy, które musimy obgadać w szatni, bo uważam, że wyglądaliśmy dzisiaj na tle Podlasia dużo słabiej, jeżeli chodzi o regenerację, jeżeli chodzi o motorykę, bo tak samo graliśmy w środę mecz i albo nas dużo więcej mecz środowy kosztował w Małogoszczy, w którym musieliśmy gonić wynik, albo po prostu tutaj dzień czwartkowy, który był typowo na to przeznaczony, żeby każdy się zregenerował, jakoś żeśmy źle go przepracowali. Tych sytuacji bramkowych Podlasie miało więcej. Prawda jest taka, że praktycznie wszystkie sytuacje, które stworzyło właśnie Podlasie, były to sytuacje, w których no, my asystowaliśmy, czyli podawaliśmy albo na wyśmienitą okazję tutaj napastnikowi, tak jak zdobył bramkę, albo próbowaliśmy grać do swojego bramkarza i Podlasie przerywało właśnie tą piłkę, albo no, jeszcze był trzeci wariant, w którym żeśmy bardzo często tracili piłkę podczas wyprowadzenia piłki. No także tutaj wiele takich sytuacji sami żeśmy sobie stworzyli, no i po prostu tutaj, tak jak mówię, no ciężko wygrać taki mecz, w którym się daje tyle prezentów. No szczęścia też na pewno trochę zabrakło, bo równie dobrze no mogliśmy po prostu w taki sposób się nie zachować przy tej bramce na 1-1 i wtedy na pewno goście mieliby trochę więcej problemów z wykorzystaniem jakichś tam sytuacji, bo ta nasza gra wyglądałaby inaczej, bo po prostu po tej bramce tak jakoś zeszło pewność siebie z drużyny, każde zagranie było już bardzo nerwowe i no i ciężko nam było tutaj się pozbierać. TV Podkarpacie.pl